coś ci opowiem o twoim wiernym ojczymie. Co o ojczymie jeszcze mógłbym wiedzieć? Tak patrzę na twoją suknię, tutaj mogłoby się zmieścić sporo tekstu dla różnych potomnych, wiesz, zapisalibyśmy tam, wiesz, o co mi chodzi, nie? Zapisalibyśmy tam wierszyk pod tytułem Żółwica Muchomora idzie przez komin, drży jak tęcza. Coś się stało, zablokowało tutaj, przejdźmy na dolną, bo jakby górna była zbyt obciążona. Halo, kto tam? Dzień dobry, wreszcie się tu dostałam, szłam po schodach ruchomych i one całe się ruszały, te schody. Niestety, proszę potrzymać, pokażę panu. To podsłuch w proszku. Wetrzemy go w dywan. Dzięki temu nikt go nie zauważy. Wetrzemy tu jeszcze. Dzięki temu nagramy. Coś czuję, jakiś zapach. Czy to nie czasem zapach benzyny? Przepraszam? To niemożliwe, to tylko podsłuch. Podsłuch nie może pachnąć jak benzyna, bo samochody mogłyby, wie pani, jeździć nie na benzynie, tylko na podsłuchu, a to byłoby, no tak, to byłoby koniec naszej motoryzacji wschodnio-ściankowej po auli, prawda? Tak, dokładnie, wschodnio-ściankowa po auli. Też rozmyślałam nad tym, bo widzi pan, trenowanie na naszej ściance samochodów spinaczkowych to zbyt duże obciążenie dla naszej ściany. Ja nie wiem, czy ona wytrzyma. Na przykład Volvo wspinają się strasznie wolno. Gdzieś tutaj miałem akta. Ojej. Co? Co ty tam patrzysz? Ach, więc to patrzysz. Szukałaś w aktach technik uprawy cebuli, tak? Dokładnie. Technika uprawy cebuli metodą węzłówkową. Tak. Wiąże się cebulę w takie. Chyba węzełki, prawda? Dobrze pamiętam. O ile dobrze pamiętam, to dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Cebula węzełkowata najlepiej się ją uprawia na morzu. Teraz przejdźmy na środek, bo górna z kolei obciążona. Jakoś tak ciekawie się zrobiło, wiesz, poczułam niby taki dreszcz chyba erotyzmu. Co ty myślisz o tym? Czy to jest już erotyzm, czy nie? Myślę, że jeszcze. Jeszcze chyba nie. Zrozum, erotyzm to musi być takie uczucie, że podniecenia? Po prostu takie podniecające uczucie? Wiesz, jak na przykład się. Tak jak się widzi na Nowy Rok, kiedy są race i wszystkie zwierzęta się boją, psy. Psy uciekają, to jest właśnie podniecenie. A my tu całowaliśmy się i żadne psy nie uciekły, rozumiesz? Ty. Mam dobre chęci, ale to nie jest podniecenie. Muszą być uciekające zwierzęta, inaczej nic z tego. Pozwól, że objaśnię ci coś tak poza kadrem. Proszę, mów, jesteś przecież poza kadrem. Czekam na wyjaśnienia, o co chodzi. Co z twoją destylatornią? Destylatornia nie wypaliła. Destylowałem bardzo długo obrazy wszystkich najlepszych malarzy, ale nie udało mi się wydestylować nawet Van Gogha. A wlewałem wodę do menzurki i dolewałem kwasu octowego. Zero destylacji. Nie wyszedł z tego żaden obraz Van Gogha, rozumiesz? Może temperatura była zbyt niska. Spróbuj jeszcze raz. Nie chcę. Po prostu to nie wyjdzie, rozumiesz? Destylowanie może ma przyszłość, ale ja się na tym nie znam. Zbyt szybko się poddajesz. Nie zbyt szybko. Poddałem się dopiero po 30 dniach pracy. Ty przychodziłaś, a ja udawałem, że się tobą interesuję, ale tak naprawdę pracowałem nad destylowaniem obrazów. I co? Wyszło mi jedyne dzieło,
jakieś takie maziaje trzylatka, to już koniec między nami. Nie ma podniecenia, nie ma nic, nic więcej. Po prostu już mi nie pomagasz. Idź sobie, będę tutaj. Dobra, ja sobie pójdę, a ty bądź tutaj. Jakby co, jakbyś mnie potrzebował, to zastukaj po prostu w sufit szmatą. Zastukać w szmatą? Zawsze stukałem miotłą, fakt, że była na niej szmata, ale to była po prostu stukanie miotłą. Ja słyszałam szmatę. To mnie zawsze przyciągało.